Siema ludzie, z tej strony Magnus, witam was w kolejnym kanale i dzisiaj gramy sobie w roof, czyli w dach i sobie gramy sobie. A więc okej. To. Co jeszcze? W ogóle tego nie potrzebujemy. To potrzebujemy na pewno. To. No i to. Dobra. Ta muzyczka przypomina mi o końcu. Cały czas. Tylko, że za niedługo koniec mi przypomina. I to koniec. Za niedługo. I to za bardzo niedługo. Smutne chwile. Jakby co, ta latina odbija te jakby cebule, które jak ta baba wiezie, to ona rzuca cebulę z takiej armaty i ona to odbija. Zabij go. Dzięki. Duże, to lis, duże masło, masło dawać. Thank you.
kamyczek. Na razie prosto. O, widziałam, mi też odbija właśnie nich. Luzik. Już wszystko jest proste. To teraz jest minut trwa odcinek. To myślę, że gdzieś 30 potrwa ten odcinek, bo jeszcze jedna mapka jeszcze. W tym odcinku mam nadzieję, no i w kolejnym dwie. Nie ziewam, bo mi się nudzi, tylko ziewam, bo jestem zmęczony. Jakby co? Tak na mnie nigdy nie znudzi. Serio. Polecam oczywiście. Ten grę jak nic. O, widzicie? Właśnie ona. Strzeli cebulką. Widzicie? Zobaczcie. Strzeliła. O, lubię. Znowu strzeliła, odbił. No, ona strzela taką cebuleczką. A jak się skończą jej cebule, to powrotu jedzie do przodu i niszczy plansy. Już 10 miesięcy. Dopiero 8. Myślałem, że już 10. Dobra, ale nie spieszmy się. Kiedy ten pauza? Chyba niechcący. Jak się mu dużo kukurydz, to nic się nie pokona, serio. Ta gra z kukurydzami jest niemożliwa. Do przegrania. Lina plus.
O nie! Dobra, już wygraliśmy. Ile czasu minęło? No, 10 minut. To coś myślę, że 25 minut potrwa ten odcinek, coś takiego. I odbiję. Jak ja lubię muzykę z dzwonkami. Tum, 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 tum. Wygraliśmy. Musimy tylko szybko kogoś spłaszczyć. Easy. Spłaszczyć. Icha, icha, icha. Piska. O nie! Dobra, nie jest tak źle. No wiesz, bo mądra logiki. Ha! Nie, nie, nie! O, jednak tak. Nie jest tak źle. Oj. Dobra, to jest w ogóle niepotrzebne. Ten kwiatuszek. A ja sobie go wezmę, bo on daje tą kasę. A nie słoneczka, tylko kasę, za którą się kupuje rośliny na przykład. Dobra, druga i ostatnia plansza. Słuchajcie, Gargantuar, koniec świata. To. Co go totalnie mogłoby rozwalić? Na pewno te rzeczy. Na pewno wezmę dynię i na pewno wezmę doniczkę. To, okej. Jesteśmy gotowi na wojnę. Widzicie, dostałem monetkę. Już mam równo 3000 kasy. Całkiem. Dwie fale, no to już lepiej. Nieźle. Dobra, słuchajcie, wracamy do gry. Zrobiłem dosyć długą pauzę.
i nie sądziłem, że dalej będzie się nagrywać. Jestem trochę nieogarnięty i sam myślę, jak to się stało, ale się stało. To ja. Dobra, znowu była pauza. Ale już nie będę komentować, bo szkoda słusznie. Dokładnie. Boję się, że Gargantuar tu zaraz powie, no siema, chcesz się pobawić? Nie wątpię. Dobra, znowu pauza. No czemu ja cały czas mówię, że pauza? No ale okłamywać was nigdy nie będę. Jesteście moimi widzami, jestem wam wdzięczny, że w ogóle mnie oglądacie. Ja popularny nie jestem, a więc naprawdę jesteście wielcy. Albo mali, ja tam nie oceniam. Moi widzowie to moi widzowie, nie? Szacuneczek dla was. Totalny. Dzięki tej gry się dużo zarabia. Ale nieprawdziwych pieniędzy, żeby nie było. To nie jest 18 plus 10 pieniędzy. To jest gra 3 plus, gdzie się walczy z zombiakami. Jest gituwa. Totalna. Zarabiam i jeszcze się dzieje totalnie po mojej myśli. Jest bardzo fajnie. Ale mi się kojarzy, że już koniec będzie. Ale czas myślę, że zacząłem już koniec. Nie mogę przestać o tym myśleć. Co mi jest? I teraz Gargantuar pójdzie. Chili, błagam cię, nie zawieź mnie. Znaczy on chyba jeszcze teraz nie pójdzie, ale przyjdzie zaraz, za chwilę. Więc ja wolę być przygotowany i mieć kasę na chili. Bo będzie bardzo, 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 bardzo. Raz pyk. O, wiedziałem, że tak się stanie. No i... Proszę. Wiedziałem, że dam radę z nim sobie poradzę. No ale niezbędnym było danie chili. Ja wiedziałem, że on zaraz pójdzie, a więc... Więc dobrze, że znam się na tej grze. Jakbym się nie znał, to ten Gargantuar by już mnie miał jak na talerzu. I to dosłownie, a więc... Naprawdę, to był fart. To był fart. Już możemy użyć ich dwóch. Co nie? A więc jest gituwa, spokojuwa. Spokojuwa. Pyk. Zasadzamy tu łapkę. Który nie jest w ogóle naszym przeciwnikiem. To jest ziomale. Gargantuar to jest ziomale, tylko że przeciwnikiem i głupi. Gargantuar nie jest zły, on po prostu jest zły, bo jest zły, no i co? Jego wina? Nie. Gargantuar jest kochanym, śmierdzącym głupkiem, który nie ma przed sobą życia i myśli cały czas o tym, jak zjeść mi mózg. Już 20 minut, a zara fala, więc nie jest źle.
zaraz chyba dwa gargantuary pójdą, jeżeli się nie mylę. Ale chyba nie. Ale raczej nie, ja nic nie mówię. Coś tak czuję, ale nie jestem pewien. Dobra, i Gargantuar teraz pójdzie jak nic. Wiedziałem, nie sądziłem, że... Teraz mogą mi kurczę wszystko zrobić. Czemu małe same? Weź ty. Nie moja wina. Opatrzcie, jednak mnie zjedzą. I w kolejnym odcinku przechodzimy bossa oraz ostatni level, a więc musicie to zobaczyć. Cześć.